Witam Was serdecznie na następnym filmiku poradnikowym. Tym razem będę Was uczył, jak ustawić sobie, żeby wszystkie Wasze podzespoły, które wybierzecie w komputerze, ich zużycie, temperatury, pokazywały się w lewym górnym rogu w trakcie Waszych rozgrywek. Pierwszym narzędziem, które będzie nam do tego potrzebne, jest Riva Tuner Statistics Server. Ściągacie go sobie ze strony Guru3D, ja linki wrzucę do programów w opis tego w filmiku, także nie musicie sobie teraz tego zapisywać, wszystko będziecie mieli na miejscu. Ten program wygląda mniej więcej tak, ale o nim opowiem za chwilę. Tutaj macie wszystkie linki do ściągania. Ja używam wersji beta, uważam, że jest stabilna, także śmiało można sobie na niej hasać. Drugim programem, który będzie nam potrzebny, to HW Info 64 Ten program również ściągniecie dość łatwo z tego linku, on jest darmowy. W zależności od tego, jaką macie, jaki macie bitaż. Na swoim Windowsie, czyli czy macie 32 bit, czy 64, to możecie wybrać albo Havoc 32 albo 64. Ja używam 64 i uważam, że działa stabilnie. Także tutaj już od Was zależy, którą wersję sobie wybierzecie. One działają tak samo, jeżeli chodzi o prezentację danych. Także tutaj nie ma różnic. Ściągając, już sobie tą y, całą powiedzmy, że y, paczkę tych obu programów, trzeba je po prostu odpalić równocześnie. Ja już mam Riva Tuner włączone, y, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Najważniejsze jest to, żeby ten suwak był na on. Inaczej nie będzie pokazywało wam nic w lewym górnym rogu, bo to właśnie ten programik odpowiedzialny jest za prezentację tych danych, czyli za to, gdzie one są, na przykład można sobie to przesuwać dowolnie, jak wyglądają, jakie są duże, jaki mają kolor. To wszystko ustawiacie tutaj. Ustawiacie też to, jakby poziom detekcji, czyli na jakim poziomie. Aplikacje muszą po prostu działać żeby ten Riva Tunnel Static Server się w ogóle zapalił i zaczął pokazywać, pokazywać te zużycia. Także Riva Tunnel Static Server zostawiamy sobie z boku, niech on będzie odpalony. Przejdziemy sobie teraz do HW Info 64 bo tutaj zabawy jest troszkę więcej. Odpalamy sobie hw 64 i pierwszą rzeczą, którą robimy jest szukamy elementu, który chcemy, żeby był prezentowany jako na przykład o tym, mamy temperaturę procesora. Normalnie to nazywa się zupełnie inaczej. Ja sobie to zmieniam nazwy, żeby po prostu było to dla Was bardziej przejrzyste, wiadomo było o co chodzi. Także tutaj normalnie byłbym na przykład na CPU Package. Natomiast ja nazywałem sobie to i 2120 Po zmianie nazwy, wchodzimy sobie w OSD Settings. Tu nawet jest taki mały skrót RTSS, to znaczy właśnie RIVA Tuner Resetistic SERVER. Także widać, że te dwa programy są po to, żeby działać w parze, i tutaj wchodząc w to ustawienie. Możemy sobie zaznaczyć, żeby tą wartość pokazywało właśnie na OSD, czyli na On Screen Display. Przy okazji zaznaczając tą opcję, pokaże się też napis, czyli do i3212.0. Jeżeli tego nie zaznaczycie, to napisu nie będzie, będzie sama goła wartość. Dlatego po prostu przy tej pierwszej wartości w kolumnie Warto jest sobie dać label, dlatego że to wtedy wygląda po prostu lepiej i, i w łatwiejszy sposób łatwiej zobaczyć o co w ogóle chodzi. Bo tak będzie na przykład sama wartość, jeżeli jest zużyty na 30%, albo że ma 62 stopnie, ale co? Już nie będzie wiadomo, więc to jest po to. Automatycznie, jeszcze ustawiacie sobie pozycję, w której będzie dana wartość, czyli macie linię i kolumny. Standardowo, więc tutaj ustawiacie sobie po prostu, w której kolumnie i w której linii co ma stać, dzięki czemu możecie sobie ładnie poustawiać od góry do dołu, co ma być pierwsze, co drugie, co trzecie, w której kolumnie i tak dalej. Także to już od Was zależy, jak sobie to wszystko poustawiacie. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby też pokazywać tego labela, bo bez labela nie będzie wiadomo, od jakiego podzespołu jest dana wartość. Także pamiętajcie o tym. Teraz pokażę Wam jak to wygląda w grze, żeby nie było, że tak na sucho. Także odpalę sobie Soldata, gierka oldschoolowa strasznie, no stara jak ja, więc tym bardziej mi się pasuje. Odpalałem Soldata, jak widzicie mam w lewym górnym rogu wszystko ładnie podane i zużycie karty graficznej i jej temperatury i tak dalej. Także ja sobie ustawiam tak, że mam na początku label, potem temperaturę, przy ka karcie graficznej mam oczywiście taktowanie, a przy procku mam dopiero samą, jak gdyby, samą jak gdyby, wartość temperaturową i zużycie na samym końcu FPS-y, które też w to, że można sobie ustawić, żeby były pokazywane. Także to wszystko jak gdyby pozwoli Wam na ogarnięcie Podstawy, jeżeli chodzi o ustawienie sobie właśnie takiego apletu w lewym górnym rogu, bądź gdziekolwiek. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, które chcielibyście, żeby były skowerowane w taki sposób, właśnie przez filmik, to dajcie mi znać, ja z chęcią Wam pomogę. Na razie!